Cześć, witam. Siemano Patryk, dobrze Cię widzieć po raz ostatni, tak powiedziałem ostatnim razem, kiedy mieliśmy faktycznie ten ostatni wywiad po Waszym zwycięstwie w sezonie 8, kiedy grałeś jeszcze w Forsaken. Dzisiaj jest dosłownie tak samo, bo wygrywacie Wasze ostatnie starcie, ale mimo wszystko nie wystarczyło, żeby wejść do playoffów. To był przedziwny mecz i myślę, że nie będę już do niego specjalnie nawiązywał. Powiedzmy, Mystic, co czujesz teraz po całym tym sezonie? Na pewno taki niedosmak, bo nasza drużyna się trochę rozsypała w trakcie i to pokazało też na pewno w tej drugiej fazie. I no na pewno to pozostawi takie... Potrzebowałem tego bardziej, żeby sobie nic nie narzucić podczas tego, potem, że dałem się wszystko, ale nie poszło. No a dodatkowo też w sumie tak naprawdę to prawdopodobnie był mój ostatni mecz w karierze i też zakończam granie, więc próbowałem w tym ostatnim sezonie teraz tutaj się dostać, ale to się nie udało. Ale myślę, że to już będzie czas na zejście i w końcu spróbuję jako trener swoich sił. Tego też chciałem od zawsze. I od zawsze to gdzieś było wczuć między słowami, kiedy rozmawialiśmy z tobą na wywiadach. Mystic, to jest dla mnie szok, bo nigdzie tego nie komunikowałeś, szok dla nas wszystkich. Pierwszy raz teraz słyszymy o tym, że to może być, mogła być twoja ostatnia gra w karierze. Cieszę się przynajmniej, że już teraz zapowiadasz, że nas nie opuścisz mimo wszystko i nadal będziesz w e-sporcie, w League of Legends i my będziemy mogli być razem z tobą, śledzić twoje losy, biorąc pod uwagę, że jeszcze będziesz z nami jako trener. Chciałbym zapytać od razu o to, czy ten sezon postrzegasz w takim razie podobnie jak ten, kiedy grałeś jeszcze Forsaken? Czy to były podobne powody, podobne przyczyny tego, a nie innego rezultatu, tego siódmego miejsca? Czy widzisz tutaj może pewien schemat z sezonu ósmego, jak i teraz dziesiątego? Myślę, że nie. Teraz byłem mocniejszy. Sorry. I w sumie to też pokazało, ale nie, było lepiej. Sorry. Nie ma problemu, Mystic. Bardzo Ci dziękuję za ten wywiad i za wszystko, co zrobiłeś jako gracz, za to, że mogliśmy być z Tobą przez wszystkie lata Twojej kariery, Mystic. Tutaj na polskiej scenie i międzynarodowo, i w Hiszpanii, i w LEC, i w Ameryce, kiedy śledziliśmy Twoje poczynania. Mystic, z całego serca bardzo chcę Ci teraz podziękować w imieniu całej polskiej sceny, wszystkich ekspertów, komentatorów, twitterowiczów, całego Twitch czatu, który teraz z pewnością jest w takim samym szoku jak i my, ale dziękujemy Ci za to, że byłeś z nami przez te wszystkie lata i że mogliśmy Cię kibicować, śledzić całą Twoją karierę. Mystic, bardzo Ci dziękuję z tego miejsca i powiedz, czy masz parę słów, czy chciałbyś cokolwiek powiedzieć wszystkim Twoim fanom, którzy śledzili Twoje zmaganie i kibicowali Cię przez te wszystkie lata? No. Sorry, ciężko coś powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że dziękuję. Spoko, nie spiesz. I po prostu. Chciałem raz powiedzieć, że dziękuję. Fajnie się grało i to było naprawdę fajne życie. Fajne życie też mnie czeka w przyszłości jako trener na pewno. Tym wszystkim młodszym graczom proszę grać i powodzenia. Bardzo dziękuję, Mystic. I w imieniu wszystkich polskich graczy. Szalenie trudne są takie sytuacje i koniec pewnego rozdziału, ale to początek nowego, który będzie tak samo ekscytujący i jestem o tym przekonany. Mystic, ze zniecierpliwieniem czekam na to, aż pokażesz nam to, co potrafisz jako trener. Raz jeszcze bardzo Ci dziękuję i jestem przekonany, że zobaczymy od Ciebie jeszcze więcej i usłyszymy oczywiście już w socjalach. Powiedzmy, Mystic, czy tutaj zgodnie z ultraligową tradycją tym samym kogoś pozdrawiasz na sam koniec? No, pozdrawiam tak, Lola. Tyle. I niech będzie dobrze po prostu. Dziękuję. Na pewno będzie dobrze, Mystic. Bardzo Ci dziękuję i do zobaczenia niebawem. Się nie żegnamy, brachu. No. Trzymaj się. No, na razie. Wielkie dzięki. Cześć.